będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym zaproponować na ten czas Adwentu katechezy na temat mszy świętej. Są cztery niedziele Adwentu. Na każdą niedzielę będzie inna katecheza, a czy właściwie całość pewna, na temat istoty mszy świętej, tego co najważniejsze. Jak powinniśmy przeżywać głęboko i duchowo mszę świętą? O tej istocie opowiem w tych czterech katechezach. Serdecznie zachęcam do wysłuchania ich i przede wszystkim do zastanowienia się nad swoim udziałem we mszy świętej, przeżywaniem mszy świętej. Czy rzeczywiście mam świadomość, czym jest ten sakrament i jak powinienem się do niego przygotować, jak uczestniczyć w nim, jakie owoce powinien we mnie rodzić. Czas Adwentu ma nas przygotować na święta Bożego Narodzenia, a święta Bożego Narodzenia to są piękne święta, które mówią nam o narodzinach Boga na ziemi. Bóg staje się człowiekiem, jednym z nas. Przychodzimy na mszę świętą, na której, na każdej mszy świętej rodzi się na ołtarzu Chrystus. Jest obecny, żywy i prawdziwy, w chlebie i w winie. By mógł się w nas narodzić, by mógł nas przemieniać ten pokarm duchowy, ciało i krew Chrystusa, musimy, przychodząc na mszę świętą, rozumieć istotę jej. Musimy głębiej wejść, ofiarować coś Panu Bogu, by mógł się narodzić w nas Chrystus i by mógł nas przemienić. Tego życzę wszystkim, by czas Adwentu był takim momentem, w którym Chrystus będzie się, ten czas niech nas przygotuje do tego, by Chrystus rodził się w nas i w czym niech nam pomogą te katechezy, bo msza święta jest dobrym momentem, właściwie największą tajemnicą, kiedy mamy styczność z samym Bogiem, bo łączy się On z nami najbardziej tajemniczo i najbardziej ściśle. Większe zjednoczenie z Nim będzie tylko w Królestwie Niebieskim, gdzie zmierzamy i obyśmy tam wszyscy spotkali się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.